zespół się pod nim, przynajmniej 3 kardynałów i przynajmniej 9 biskupów. Ktoś powie, cóż to jest na tak wielu, ale zawsze coś. To chciałbym wam przeczytać dla podniesienia ducha, że nie jesteśmy sami na świecie, oceniając wydarzenia, które nas wszystkich dotykają na całym świecie w podobny sposób, bo nasi bracia na całym świecie cierpią to samo, co my, a może nawet i gorzej. Veritas liberavit vos. W obliczu poważnego kryzysu my, duszpasterze Kościoła katolickiego, na mocy udzielonego nam mandatu, uważamy za naszą świętą powinność skierowanie apelu do naszych współbraci w Episkopacie, do kleru, zakonników, świętego narodu Bożego i do wszystkich ludzi dobrej woli. Nasz apel został podpisany także przez intelektualistów, lekarzy, adwokatów, dziennikarzy, przedsiębiorców, którzy zgadzają się z jego treścią i może być podpisany przez wszystkich, którzy zechcą do niego się przyłączyć. Fakty wykazały, że pod pretekstem epidemii koronawirusa w wielu przypadkach zostały naruszone niezbywalne prawa obywateli przez ograniczanie w sposób nieproporcjonalny i nieuzasadniony ich podstawowej wolności, w tym również korzystania ze swobody kultu, wypowiedzi oraz przemieszczania się. Zdrowie publiczne nie powinno i nie może stać się usprawiedliwieniem dla deptania praw milionów osób na całym świecie, nie mówiąc już o zwolnieniu władz cywilnych z obowiązku podejmowania działań dyktowanych mądrością i mających na celu wspólne dobro. Jest to tym prawdziwsze, im większe są wątpliwości rodzące się u wielu w odniesieniu do rzeczywistego ryzyka zakażenia, niebezpieczeństwa i odporności na tego wirusa. Wiele światowej sławy autorytetów z dziedziny nauki i medycyny potwierdza, że alarm podniesiony przez media w związku z koronawirusem nie wydaje się w pełni uzasadniony. Na podstawie oficjalnych danych dotyczących wpływu epidemii na liczbę zgonów mamy powody, by sądzić, że istnieją siły, które mają interes w wywoływaniu paniki wśród ludności wyłącznie celem trwałego narzucenia niedopuszczalnych form ograniczenia wolności, kontroli osób i śledzenia ich ruchów. Te nieliberalne tryby narzucania są niepokojącym preludium do powstania rządu światowego, wymykającego się spod wszelkiej kontroli. Wierzymy, że w niektórych sytuacjach przyjęte środki ograniczenia, w tym zamknięcie działalności handlowej, spowodowały kryzys, który pociągnął na dno całe sektory gospodarki, sprzyjając ingerencji sił zewnętrznych i skutkując poważnymi konsekwencjami społecznymi i politycznymi. Te formy inżynierii społecznej muszą zostać powstrzymane przez tych, na których spoczywa odpowiedzialność rządowa poprzez podjęcie środków mających na celu ochronę swych obywateli, których reprezentują i w interesie których są wysoce zobowiązani do podejmowania działań. Powinniśmy także pomagać rodzinie, komórce społecznej, unikając nierozsądnego karania osób słabych i starszych przez zmuszanie ich do bolesnej izolacji od najbliższych. Kryminalizacja relacji osobistych i społecznych winna być ponadto uważana za niedopuszczalną część planu tych, którzy promują izolowanie jednostek, aby łatwiej je kontrolować i nimi manipulować. Prosimy środowiska naukowe o czujność, aby terapie wykorzystywane w leczeniu były promowane uczciwie dla wspólnego dobra z dołożeniem wszelkich starań dla zapobieżenia sytuacji, w której niegodziwe interesy mogłyby wpłynąć na decyzje rządzących i organów międzynarodowych. Nierozsądne jest potępianie środków zaradczych, które okazały się skuteczne, a często niedrogie, tylko dlatego, by uprzywilejować formy leczenia lub szczepionki, które nie są równie dobre, lecz gwarantują firmom farmaceutycznym znacznie większe zyski, a tym samym zwiększają wydatki publiczne na służbę zdrowia. Przypominamy też, jako duszpasterze, że przyjmowanie przez katolików szczepionek, których stosowany jest materiał pochodzący od dzieci nienarodzonych, poddanych aborcji, jest niedopuszczalne z moralnego punktu widzenia. Zwracamy się również do rządzących
o zachowanie czujności, by uniknąć stosowania najbardziej rygorystycznych form kontroli ludności, czy to w postaci systemów śledzenia, czy też jakichkolwiek innych form namierzania czy lokalizacji. Walka z COVID-19, jakkolwiek poważna, nie może być pretekstem do tego, by wtórować niejasnym interesom podmiotów ponadnarodowych, które mają w tym projekcie potężny interes handlowy i polityczny. W szczególności obywatelom należy zapewnić możliwość odrzucania takich ograniczeń wolności osobistej bez nakładania jakichkolwiek kar na osoby, które nie zamierzają skorzystać ze szczepionek, metod śledzenia i wszelkich innych środków o analogicznym charakterze. Warto przyjrzeć się również rażącej sprzeczności działań tych, którzy przez swą politykę dążą do drastycznego zmniejszenia liczby ludności, a jednocześnie przedstawiają się jako zbawiciele ludzkości.